Cholera jasna. W tym tygodniu odwiedź 50 punktów na środkowym zachodzie, by wygrać jedną z 400 Mazd RX-7. Dopiero sobie taką kupiłem. Ale kasy zarabia się teraz dużo w Dekru, bo ja sporo w Dekru gram. I jedna osoba w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, przedostatnim odcinkiem, napisała mi ciekawą rzecz na temat driftowania, i którą sobie przetestowałem, i która rzeczywiście bardzo fajnie działa. Jak jestem teraz sobie tutaj na arenie monsterów, chwilę ćwiczyłem moim monszterkiem i teraz mam ustawiony zupełnie inny tryb sterowania właśnie pod drift. I teraz tak, wejdziemy sobie w ustawienia, może pójdziemy sobie najpierw na jakieś fajne miejsce driftowe. Zachodnie wybrzeże, powiedzmy tutaj coś będzie. Tu mamy szczyt góry i możemy jechać w jedną i w drugą stronę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak naprawdę testowałem to na jakimś tam bardziej prostym odcinku drogi, a nie takim zjeździe. No ale działa to fantastycznie. I tak, Mazda RX-7 jeszcze mam nieulepszoną. Wchodzimy sobie w ustawienia sterowania, bo to jest bardzo ważne. I teraz mamy tak, sterowanie sportowe, ustawienie takie. Czułość sterowania na maksa, ja ustawiłem sobie, martwą strefę też sobie troszeczkę zwiększyłem, ale bardzo ważne jest to, aby ustawić rodzaj kontrolera na kierownicę i wtedy jesteśmy w stanie dłużej utrzymać drift. Nasz samochód jest bardziej responsywny podczas tego driftu. Właściwie nie powinienem używać takich skomplikowanych słów w Dekru, dlatego że no, tutaj to driftowanie jest jakie jest, ale jeśli podejdziemy do tego driftowania jako do nabijania punktów, to okaże się, że jest to całkiem niezła zabawa i czasami może nam wyjść naprawdę całkiem ciekawy ślizg. I zobaczcie, jestem teraz znacznie dłużej, mógłbym wam pokazać w sumie porównanie takiego ustawienia, oh shit, do ustawienia na przykład na pada. Wrócimy sobie na traskę i teraz pojadę sobie znowu do góry. Najpierw sobie zmienimy sterowanie na pada z powrotem. Jest mega różnica w ogóle w prowadzeniu samochodów. Jak mamy ustawione na kierownicę, no to wiecie, kierownicą trzeba tam zrobić trochę obrotu, żeby samochód skręcił, no nie? A w przypadku pada możemy cały czas gałkę w jedną i w drugą stronę sobie obrócić i nie ma problemu. I tak zauważyłem, że jeśli ustawimy sobie sterowanie na pada, no to grając na padzie to jest w porządku, nie? Samochód jeździ ok, steruje się bardzo w porządku, można go wyczuć, jest spoko, nie? Ale gdy zmienimy sobie na kierownicę, auto jest mega responsywne, bardzo mocno skręca. W zasadzie tam, gdzie leciutko sobie skręcimy, tam on od razu, wiecie, skręca, no nie wiem, jak on to inaczej powiedzieć. Ten styl sterowania padem i ustawienia na pada na tym sterowaniu w ustawieniach, no jest taki bardziej arcade'owy. Właściwie kierownica też jest arcade'owa, to jest The Crew, Boże. No ale zobaczcie, teraz nie jestem w stanie utrzymać takiego pełnego ślizgu. Samochód nie jest taki responsywny jak przed chwilą. A jak sobie tylko szybciusio zmienię ustawienia, o Boże, ustawienia na kierownicę, to zobaczycie, o ile samochód, ja mam wrażenie nawet, że on jest jakiś szybszy czy coś, ale to dlatego, że mocno skręca. Zobaczycie teraz, jak się sytuacja zmieni. W ogóle co jest z tą Mazdą? Aha, bo tu wgnieciona jest z jednej strony i tak koło dziwnie wystaje z lewej, widzicie to? No ale zobaczcie teraz, bez większego trudu jestem w stanie dłużej utrzymać ślizg, leciutko tylko sobie regulując ten gaz, tak? I to jest super, naprawdę dużo to ułatwia driftowanie i zdobywanie punktów. Przykładowo, tak jak normalnie jeździłem sobie Mazdą bez tego specjalnego ustawienia, tak po ustawieniu driftowania, sterowania na kierownicę, byłem w stanie zdobyć o 20 czy 30 tysięcy punktów więcej, to jest bardzo dużo. Zdobywałem wcześniej jakieś 20 tysięcy, 26 tysięcy, 25 tysięcy, a po ustawieniu tego na kierownicę, no to zdobywam powyżej 50 tysięcy punktów i dlatego wam to zademonstruję teraz. Pojedziemy sobie na jakiś drifting, nie wiem, czy tu mamy jakiś trening. Weźmiemy sobie może submit, nie wiem, co teraz jest aktywne. Chyba nic, chyba tylko treningi są, nie ma jeszcze chyba przygotowania do następnego. No ale tutaj mamy próbę driftu, nie wiem, czy to będzie taka fajna mapka, zobaczymy. Pojedziemy sobie solo i przetestujemy moją maździochę. Pyk.
Także Mazda ogólnie bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o drifting. Zrobiłem ją sobie na live'ie i fantastycznie się nią driftuje. Jest bardzo responsywna, bardzo ostro skręca, mówiąc tak normalnym językiem. No jest nadsterowna, tak? Ale bardzo ciemna trasa niestety. Ważne jest to, zauważyłem, że driftując w dekru, ważne jest to, aby utrzymywać bardzo dużą prędkość. Nieważny jest w sumie kąt, jaki my tutaj mamy, obieramy, ale prędkość jest kluczowa do zdobywania dużej ilości punktów. Nie jestem pewny, ile uda mi się tutaj zdobyć teraz punktów, bo muszę przyznać, że pierwszy raz jadę tę traskę i jest ciemno trochę, ale nie, no widzę drogę i jest okej, tylko tak trochę niewygodnie. Tutaj jakiś taki ostry nawrót, nie wiem, czy mi się uda utrzymać, nie udało się. Ale zobaczcie, o ile dłużej jestem w stanie utrzymać ten drift na tym ustawieniu na kierownicę. Samochód jest w stanie długo, długo się ślizgać. Musimy jechać pod górę. O i zobaczcie, mi się podobał ten drift tutaj, ale ze względu na to, że zasady driftowania w dekru są takie, a nie inne, no to punktów zdobywamy tutaj mało, tak? Mi się podoba to, że lawirujemy sobie na takich tutaj krętych drogach i próbujemy jakoś fajnie ślizgiem wchodzić, dotykamy tyłkiem ściany i tak dalej, to jest spoko. Ale w dekru to się zupełnie nie liczy, w dekru liczy się prędkość i to, czy my podczas tej prędkości będziemy w drifcie, czy też nie, nie? Podczas jazdy z taką prędkością. Ops, ops, ops. Także to jest trochę takie smutne, driftowanie w GTA, w dekru. Nie, ale ważne, że jest. Ważne, że ten tunik driftowy jakiś tam jest. Nawet nie wiem, ile punktów zdobyłem, ale chyba niedużo. Jakieś tam ulepszenie do Mazdy. Tak się zastanawiam, czy te... Mam 29 tysięcy punktów. Podejrzewam, że gdybym jechał na tym ustawieniu na padzie, to poszłoby mi gorzej. Możemy to sprawdzić zresztą. Weźmiemy sobie z powrotem, zmienimy na pada, powtórzymy sobie to wyzwanie, właściwie ten trening. Nie lubię w nocy, tutaj w dekru jest strasznie ciemno, jak jest noc. Macie taką też sytuację, jak czasami wjeżdżacie do tunelu, jest takie ostre światło, jak wyjeżdżacie z tego tunelu, a w samym tunelu jest bardzo ciemno, mimo że tam jest oświetlenie. No takie różne błędy graficzne w dekru niestety występują i można na nie trafić. Teraz spróbujemy pojechać. Ile tam miałem? 29 tysięcy? Pamiętacie wy, to będziecie wiedzieć. Nie wiem, czy padem uda mi się tak, znaczy z tym ustawieniem na pada uda mi się takie fajne drifty tutaj przytrzymać. Może nawet lepiej pójdzie, kto wie. Nie, teraz samochód jest cięższy prowadzeniu i łatwiej go przesterować, łatwiej go odsterować. Jest taki cięższy jest, no tak jakbyś zupełnie w innym samochodzie jechał. Ja myślę, że jakby ktoś doświadczony tutaj grał na tym ustawieniu na padzie, no to spokojnie by pobił mój wynik. By się nawet do tego jakoś specjalnie nie przykładał. Tak, ale ciężej jest utrzymać na pewno samochód w drifcie. Ciężej jest go wprowadzić, ten drift. To jest naprawdę spora różnica. I to, zobaczcie, to jest taki trik w dekru, no nie? Którego na pewno używają gracze, którzy zdobywają jakieś tam najwyższe wyniki w tym drifcie. Powyżej 100 tysięcy punktów. Dla mnie to trzeba być koksem, żeby tyle zdobyć. Trudniej jest się utrzymać na drodze, ale gdy mamy ustawienie na przykład na kierownicę i gramy na padzie, to no raczej nie zalecam takiego ustawienia do jeżdżenia normalnego, dlatego że do ścigania się, tak? Dlatego że ciężko jest samochód utrzymać w prostej linii, cały czas on by chciał driftować, jest bardzo mocno skrętny, no i ja przynajmniej miałem problemy bardzo duże, żeby autem jechać jakoś i tam wygrywać. Zresztą to jest
prawie że niemożliwe, chyba że ustawimy sobie martwą strefę chyba na maksa. Chociaż nie wiem, czy wtedy jest jakikolwiek sens używania w ogóle pada. O, będzie teraz dużo punktów, 5000. A teraz pod koniec ładnie poszło. 19 mnożnik. No i 19 tysięcy sobie zdobyłem. No i tak jak mówię, gdybym bardziej się postarał na kierownicy. Znaczy powiem tak. Najlepszy gracz z tym ustawieniem na padzie kontra najlepszy gracz ustawieniem na kierownicy. No to kierownica by wygrała, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu wydaje mi się, że do driftowania to ustawienie jest fajniejsze, lepsze. Jeśli ktoś chce się pobawić, przede wszystkim też byłem zaskoczony, że można dłuższy ślizg prowadzić, bo to nie tylko to, że auto jest bardziej skrętne, ale także ono mocniej... może tak, gdy zaczynam kontrolować w drugą stronę, to ono nie wychodzi z tego driftu, ono dalej jest w tym drifcie, widzicie, ja mam cały czas koła skręcone w jedną i w drugą stronę. I zobaczcie, jak mogę szaleć, no po prostu to jest niesamowite, tu nitro, tu tak, tu tak. Właśnie powinienem może na tym drifcie więcej nitra już... Zobaczcie, co się dzieje. To jest takie nierealne aż, no. Zobaczymy, czy są tu jeszcze jakieś zawody driftowe w jakimś może fajniejszym miejscu, bo tutaj tak mi się nie podobało do końca. Spróbujmy tutaj. Zgramy sobie. No, ale piszcie, na jakich ustawieniach wy gracie sobie tutaj w The Crew, jeśli chodzi o driftowanie. No ja sobie takie zrobiłem, ale to też kiedyś sobie dawno, dawno je ustawiałem i gra mi je po prostu zapamiętała. Możliwe, że teraz macie jakieś lepsze. Ustawienie na kierownicę daje dużo, to wtedy Mazda staje się takim szaleńcem dosłownie. I ważne jest to, aby nie tracić tej prędkości za mocno. Tutaj będziemy mieli też kilka ostrych, mocnych zakrętów, gdzie na pewno ta prędkość się wytraci. Dość szybko. O, i wyleciałem. No tutaj jest dosyć ciemno już. Ale co, jakieś tam ślizgi wychodzą, nie? I wygląda to ciekawie. I zobaczcie, teraz osiągam duże prędkości. Rzucając samochód na lewo i prawo, to nie wygląda w ogóle. To nawet nie przypomina arabskich driftów, tak? Gdzie arabskie drifty to jedzie się od jednego końca drogi do drugiego końca. Chociaż tutaj można dużo punktów nabić, bo początkowo myślałem, że ta droga będzie dużo węższa niż jest rzeczywiście. Tu się okazuje, że ona wcale taka wąska nie jest. I można tu na tych zakrętach spore prędkości, jak widać, osiągać. To jest spoko. Bardzo ładnie. Bardzo w porządku. Osiedł. 23. Ach, już taki fajny mnożnik miałem. Znaczy, w zasadzie to nie jest mnożnik. To ja tak myślałem, że to się te punkty mnożą razy ta liczba, która jest po prawej stronie. Ale to się okazuje, że od razu mamy ten wynik jakby przemnożony. Tak? Czyli mamy większy mnożnik, tym te punkty szybciej się nabijają. No i to tyle. I od razu mamy już przeliczoną ilość punktów po lewej stronie, jak nam się tutaj wyświetla. A wcześniej myślałem, że to jest tak jak w karbonie, nie? No i oczywiście, jeśli dobrze poznać tę traskę, może troszeczkę lepiej zrobić sobie samochód, to nie ma bata tutaj. Można takie wyniki wykręcić fantastyczne. Wow! No i koniec. 35 tysięcy w ogóle bez znajomości trasy, gdzie dla mnie to kiedyś było nieosiągalne. Zdobyłem 10 tysięcy punktów i fantastycznie, tak? No tutaj różnica jest kolosalna. Musicie sobie tego spróbować, jeśli jeszcze wcześniej nie jeździliście na trybie na kierownicy. A co tu taki stromy podjazd jest? What? Niespotykany. Przeważnie jak już... What? To tutaj komuś się nie chciało z Ivory Tower chyba dorobić tej drogi. Dali tu jakieś roboty niby drogowe. No, podjazd jest strasznie stromy. Niespotykany. No ale driftować sobie można bez problemu. Właśnie popróbujcie sobie to ustawienie na kierownicę. Ja bardzo dziękuję osobie, która napisała w komentarzu właśnie tip odnośnie tego. Tego akurat dnia, co przeczytałem ten komentarz, bawiłem się w ten sposób chyba z dobrą godzinę driftując i próbując nabić jakieś tam fajne punkty. Ale dziwne, że teraz hajsu nie dostaję. Nie, dostaję hajs.
Tylko, że pokazuje się nuda, że to niby nudne jest. Ale co ja tutaj takie zalipiaste sztanty robię? Zobaczcie, 900 baksów dostałem. Za drifting. Ale musicie przyznać, że to wygląda dziwnie, nie? No to takie... No jest, bo jest, no... To... Ja myślę, że ten drifting to jest taki szalony drifting. Taki Ken blokowy bardziej. Albo jeszcze gorszy, jeszcze bardziej szalony. Co ja tu porobiłem? Mnożnik. O, mnożnik. Dostałem duży teraz, widzicie, w po lewej stronie. I 1000 baksów dostaje się, 1300 baksów dostaje się właściwie za kilka sekund roboty, nie? Nawet nie... W mniej jak minutę, zobaczcie. Już. Już 1000 baksów mi się naliczyło, tak? 2 razy 527 dolarów i już mamy 1001 baksów za to. Możemy też tak w sumie dosyć szybko kasę nabijać, nie? Ciekawe, jak jest szybciej, brać udział w wyścigach PvP, czy właśnie tutaj? Ja jestem tu w stanie bardzo szybko teraz nabić hajs w tych stantach. No nic, moi drodzy, piszcie, co o tym wszystkim myślicie, co myślicie o drifcie w The Crew i mojej Maździe, zwłaszcza to jest mój nowy samochodzik, który mam zamiar sobie ulepszyć. Trzymajcie się, na razie, cześć!